poniedziałek 15 maja ruszy w Suwałkach drugi w tym roku nabór wniosków o miejską dotację na wymianę systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne. W tym rozdaniu do podziału między zakwalifikowanych wnioskodawców jest 80 tysięcy złotych. Starać się o wsparcie mogą osoby fizyczne zamierzające zmodernizować źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych mogą uzyskać nawet 100% wsparcie, ale ma ono górny limit. To 6 tysięcy złotych. Tyle może trafić do portfeli osób, których w przypadku gospodarstwa wieloosobowego dochód na członka rodziny nie przekracza 1564 zł, a w przypadku osób samotnych granica dochodu wynosi 2189 zł. Wyższe dochody na osobę w rodzinie sprawią, że dofinansowanie sięgnie maksymalnie 3 tysięcy złotych. Inaczej wyglądają zasady dla wspólnot czy właścicieli domów wielorodzinnych. Tutaj granice wsparcia ustanowione na poziomie maksymalnie 70% wartości inwestycji, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 15 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 30 czerwca w Suwalskim Ratuszu.